Witajcie, drodzy widzowie. Jeśli mnie słabo słychać, to zaraz dodam napisy. Jesteśmy w opuszczonej kamienicy, w olbrzymiej opuszczonej kamienicy. Muszę uważać, bo za bardzo nie ma stąd wyjścia. Więc wiecie, drodzy widzowie, ja chciałem nagrać urbex, tam nie będę za dużo chodził. Tylko wam pokażę. Tak to wygląda. Tam są jakieś bezpieczniki. Zaraz wam je tylko pokażę. Jest tam jakaś kartka. Wiem, że może mnie słabo słychać. Ale trudno. Dajcie sobie na full głośność. Właściciel nieruchomości informuje, że drzwi wejściowe do kamienicy przy ulicy tu się zamarzę będą otwarte dla podwykonawców ich. Czyli prawdopodobnie to zostało opuszczone w 2015. Tu mamy takie bezpieczniki. I wejście tu jest wyjątkowo hardkorowe. Pobrudziłem się strasznie, ale już trudno, czego się nie robi dla widzów. Zacznijmy więc eksplorację. Tu mamy, znaczy w sumie już eksplorację zaczęliśmy. Tu mamy takie kable. Tu mamy piec kaflowy. I tutaj muszę być bardzo taki niezauważony, bo jest obok ulica, tam mamy krzyż, stoły, piec kaflowy. Zapach tu jest fenomenalny. Chwila, bo tam są jakieś rowery zaparkowane. Jakby ktoś na mnie patrzył, ja się w tym miejscu czuję wyjątkowo niekomfortowo. Tu mamy zawalone coś. Tu mamy oto taki... Oto takie urządzenie. Tutaj mamy taki pokój, już który był chyba w trakcie remontu. Mamy tu kole, wszystko uwalone sprayem. A tu ciekawe co mamy. Uwaga. O kurde. Zamurowany. Prawdopodobnie to było wejście na wyższe piętra. Tu jest chyba tylko na jedno piętro wejście, bo sama kamienica ma chyba z 3-4 piętra. Dobra, te pokoje wam pokazałem, tą część. To, o kurde, parasol. Tutaj mamy parasol i miotłę. Ale się stresuję, widzowie drodzy. Tak więc idziemy dalej. No i możecie tutaj podziwiać oto taką siatkę. Teraz idziemy już dalej. Widać tutaj kibel taki, ubikacja, no wygląda to całkiem creepy, a tutaj mamy pewien pokój i widać, że jest mega dobrze zachowany. Zobaczcie tylko to, niestety nie będę tam wchodził, ponieważ mogę zostać zauważony. Tutaj zwisa coś. Przechodzimy do kolejnego pomieszczenia i pierwsze co się rzuca w oczy to ogromne okna. Zobaczcie jak to wygląda, ile tu jest w ogóle okien. No wow, sporo okien, drzwi. Widać, że już pokój bardzo stary, ale pełen różnych przedmiotów. Być może były one wymontowywane po prostu z kamienicy, a tam widać jakieś przejście jest, więc może to jeszcze nie koniec eksploracji. I wow! Wow, jaki długi korytarz. Jeszcze sporo pokoi przed nami. Tutaj taki fajny pokój mamy. Fajne pomieszczenie klimatyczne, a my idziemy powoli dalej. No i widać, że jest tam jeszcze jakaś klatka schodowa chyba. O, tutaj ile cegieł. No, całkiem sporo. Ciekawe, co one tu robią. Czy to było takie pomieszczenie gospodarcze, a tutaj nie mamy klatki schodowej, tylko coś takiego. No wow, jakbym ja stamtąd spadł, to mogłoby się to dla mnie źle skończyć. Ale wygląda to potężnie, ale dlatego uważajcie. Uważajcie, drodzy widzowie, w takich miejscach, patrzcie pod nogi. A tutaj klatka schodowa. A tutaj dalej inne pokoje, chociaż tam było jeszcze zejście do podziemi i tam wrócimy. Ale najpierw góra. Najpierw atakujemy górę, jednak zobaczmy. Zobaczmy może najpierw, co jest na dole. No nie wiem, w sumie można tak zrobić. No to co, patrzymy? Ale tak to wygląda. Wygląda to koks. Wygląda to sztos totalnie.
Mam jeszcze. Już nie mam tyle pamięci, ale zaraz widzimy się już nieco wyżej. Kolejne piętro jest prawie takie same, ale pokażę wam tylko jedną rzecz. Patrzcie, drodzy widzowie, to jakbym ja tam spadł. No niewiele by po mnie raczej zostało, widać tę dalszą część. I my idziemy dalej. A tutaj klatka schodowa, więc idziemy w górę. O kurde. Mi się wydawało, czy ja tam kogoś widziałem. A nie, to fałszywy alarm. Po prostu jakiś gościu sobie kosi trawę, ale ma widok centralnie na nas, więc dzisiaj uderzamy sobie po prostu ładnie na podziemia, więc myślę, że będzie dość fajnie. I co my tu mamy? Mamy zejście na dół, tak więc zaczynajmy. Kurde, ale się stresuję. Dawno nie było takiego stresu na żadnym moim urbexie. Mam nadzieję, że jakoś ten odcinek wygląda. Piwnica nie jest zalana. Źle mi się zdawało. Tak więc zakończymy dzisiejszą eksplorację podziemia. Tam mamy jakąś uliczkę. Jak wielkie są te podziemia? Tutaj nie są za duże. Tutaj są już bardzo długie. Pewnie każda rodzina miała wydzieloną swoją taką część piwniczną. Nic nie pachnie truchłem, więc jest git. Jest git, powiem tak. Jest git, nie pachnie truchłem, ale... O kurna, myślałem, że to jest wielki pająk. Ja się nie boję ogólnie pająków, ale takie to było wielkie, że... Naprawdę. Trochę częściej się kamera. I to, co my mamy. Co my tutaj mamy? I na koniec pójdziemy sobie tutaj. O kurde, więcej pomieszczeń. Jakie to jest wielkie. Ja nie mogę. Co my tu mamy? Uwaga, wyłożono trutkę przeciw gryzoniom. Nie dotykać. Taka czaszka. Ale to jest creepy. Serio. Mamy tu jakieś graffiti. Jakiś, może nie tyle pentagram, co... Nie, raczej nie. Coś tu mamy napisane. Wow, ale to wielka jest kamienica. Tam mamy kolejne przejście. Ej, kurde, mam wrażenie, jakby ktoś tu chodził. Ale nie jestem pewien. Powiem wam szczerze, że zaraz mi się skończy miejsce w pamięci, dlatego dziś nagrywam telefonem akurat. Nie przewidziałem takiej okoliczności, że dzisiaj coś dla was nagram, drodzy widzowie. Dlatego jeszcze pójdziemy sobie kawałek i tu będę musiał kończyć. Ale wynagrodzę wam w to, że w taki sposób, że nie będę żebrał lajki ani suby. Po prostu drugą część zrobimy. I na koniec drugiej części pokażę wam jedną rzecz. O kurna. Patrzcie to. Ciekawe w ogóle, czy ta kamienica skrywa jakąś historię. Dopytam się ludzi, jak wyjdę z tego miejsca. Ale tu jest błoto, ja nie mogę. Patrzcie, tam jakieś maszyny są. Ja tam dalej nie idę, bo jeszcze dzisiaj muszę... No kurde, w ogóle to jest głupota z mojej strony, co ja dzisiaj robię. Bo jeszcze muszę iść w jedno miejsce, takie dość porządne, że to tak się wyrażę. Chociaż to jest jak najbardziej porządne. Ale to jest więcej niż porządne, ale no po prostu wiecie jakie takie, gdzie nie powinienem być zbyt ubrudzony. Następnym razem wybiorę się specjalnie tutaj. Ale no zobaczcie jak to wygląda. To niech taki trochę trailer będzie tego miejsca. Bo myślę, że cała seria z niego. A więc trzymajcie się, drodzy widzowie.